Witam Państwa. Ostatnimi czasy to, co ma miejsce w Polsce, ale nie tylko w Polsce, mam wrażenie, że przypomina świat Orwella, świat Sławomira Mrożka. Także jednak jakby nie było tych dwóch wielkich artystów, wiele, wiele lat temu zostawiło ogromną spuściznę w swojej twórczości, która, że tak powiem, jest aktualna w obecnych czasach. Nigdy nie podejrzewam, że to będzie miało miejsce, no ale okazuje się, że to wszystko jest możliwe. Proszę Państwa, wrócę do takich trzech przypadków, które miały miejsce ostatnio w Polsce. To jest przypadek akcji pana Grzegorza Brauna z gaśnicą na rzymiański świecznik hamakowy. Wypowiedź pana Pietrzaka na temat baraków w rzymiańskim, bo to już jest eksterytorialne miejsce, rzymiańskim obozie mającym swoje położenie w Polsce, jeszcze w Polsce, oraz wypowiedzi pana redaktora Króla na temat tatuowania się. Proszę Państwa, wszystkie te trzy przypadki, wszystkie te trzy rzeczy mają wspólny, że tak powiem, mianownik. Tym wspólnym mianownikiem są Rzymianie i robienie całej klasy politycznej, bez mała, całej klasy politycznej pod siebie na same wspomnienia o Rzymianach, co mogą Rzymianie zrobić, co mogą Rzymianie pomyśleć. Dlatego, jeśli powiedzmy przypadek, powiedzmy, Grzegorza Brauna, który mi się uważam, że był bardzo pozytywny, żeby oddzielić państwo od kościoła, od każdego kościoła, od wyznania, żeby oddzielić państwo, to uważam, że to był najlepsze, co mógł zrobić. Tak, to jest była akcja. Kwestia jest tego, że tutaj to konkretnie dotyczyło Rzymian, rzymiańskiego hamakowego świecznika i tego rodzaju sprawa. Natomiast jak chodzi o powiedzmy pana Pietrzaka, tutaj on się wypowiedział i słusznie w kontekście tego, że niezależnie od tego, co zaklinają powiedzmy Targowica i Polszewicy, że to nie będzie żadnych przesiedleńców, nielegalnych imigrantów w Polsce nie będą i będą w setkach tysięcy. W tej chwili nastąpił pierwszy przełomowy moment w Parlamencie Europejskim, gdzie to już zaklepane, została droga otwarta. I wypowiedź pana Grzegorza, pana, przepraszam, Pietrzaka była bardzo słuszna, że tak powiem, że gdzie mamy trzymać, bo jeżeli ktoś jest zmuszony na siłę mieszkać w Polsce, no to na siłę to on z powrotem ucieknie do Niemiec albo do Francji i wtedy trzeba zapłacić do takiego odłebka, trzeba płacić 50 tysięcy euro, jak ucieknie z powrotem. To musimy, żeby nie płacić, powiedzmy, no bo co to za biznes, żeby tak powiem, zgodzić się na to, żeby nam to przysłali i żeby on jeszcze nie uciekł. To albo trzeba zapewnić taki socjal, nie na średnie krajowe, tylko na wysokie średnie, żeby się tym nachodźcom to w Polsce opłacało, ale z drugiej strony jedynym miejscem ich trzymania, tak jak to robili Niemcy, powiedzmy, z Polakami, z Albańczykami w latach 80., gdzie uciekali, to trzymali w obozach po prostu. Niemcy to jeszcze mają te obozy, używali te obozy. W Polsce natomiast baraki w obozach, tak powiem, zostały się, no ale jednak jakby nie było, ze względu na to, że to Rzymianie mają to miejsce, jedne miejsce mają eksterytorialne, inne jeszcze nie. Ale na same wspomnienie o tym, że taki obóz można by na nowo otworzyć i może by ktoś tam, tak powiem, kogoś tam by przechowywać do czasu, aż się wymyśli na niego pomysł, na jego życie, to już sama myśl o tym powoduje, że wszystkie elity polityczne, to jeszcze nadmiennie powiedzmy tutaj Telewizja Republika, ale to na końcu, wszyscy robią pod siebie ze strachu. Kwestia jest tego, że takich ludzi odważnych, jak pan Pietrzak, jest po prostu bardzo mało. Następna osoba się... I kwestia z tego, od Pietrzaka, od jego słów, proszę Państwa, od jego słów odżegnują się wszyscy święci tego świata, wszystkie takie elity, i te prawicowe, i lewicowe, proszę Państwa. Sama wierchuszka, to jest coś najśmieszniejsze, że Targowica, lewactwo to zawsze byli świniami, oni zawsze, tak powiem,
kosztem Polski będą całować cztery litery wszystkim, komu się daje zdradza Polskę w każdej chwili, w każdym momencie, bo po prostu oni już tacy są. Ale żeby tak zwana prawica, a tu mam na myśli całą tę redakcję tego telewizji Republika, tych całych publicystów, jak zawyli, jak on mógł coś takiego powiedzieć, jak można trzymać w tych barakach, to przecież co to będzie? Oni po prostu, no sam pomyśli, że tak powiem, barak, to znaczy Rzymianin. Rzymianin to znaczy siła. Siła to znaczy przyjdą nam, zabiorą to i tamto i nas tutaj pogrążą, będziemy sekowani wszędzie. I robią pod siebie ci prawicowcy, robią pod siebie. W przypadku pana Króla, redaktora Króla, ja kwestia z tego, że nie mam do nikogo pretensji, czy tam byli w komunie, pierwszymi sekretarzami, czy nie byli. Kwestia jest tego, że pewni ludzie się czegoś nauczyli, czy pewni ludzie się niczego w życiu nie nauczyli. I pan Król, obserwując jego karierę, że tak powiem, publicystyczną, dziennikarską, uważam, że jest wspaniałą postacią. Bardzo lubię go słuchać. Czy wspaniałą? Znaczy, jak na polskie warunki, uważam, że jest postać taka dosyć ciekawa, której warto posłuchać. I pan właśnie redaktor Król ośmielił się powiedzieć, że żeby jak tych powiedzmy tych nachodźców, co z nimi robić, żeby mieć powiedzmy wzgląd, gdzie oni są, co oni, gdzie w tej chwili, tak powiem, przebywają, jeśli mają te papiery tak zwane nielegalne, nie wiadomo kiedy się urodził, skąd, co i jak, ale to nawet nie ma znaczenia, bo to jak żeby do Polski będzie taki trzeci sort tych nachodźców, to nie ma znaczenia. To trzeba ich albo wytatuować, bo to taki dowód osobisty powie, że zgubił, powie, że nazywa się Ahmed Śmachmed und Mahmed. I kto mu dowód? No bo nie zgubiłem, dowód nie ma. Także rzeczywiście, albo wytatuować po prostu numer, powiedzmy, gdziekolwiek. Może nie na czterech literach, bo to będzie może takie nietaktowne przez policję sprawdzanie, co jest zacz. Albo zaczipować, nie zacipować, tylko zaczipować, czyli wszczepić mu tam, jak się tam psom czy inny, jak się zgubi, żeby można było go odnaleźć. To rzeczywiście, to są takie, tak powiem, pomysły, czy to jest dobry pomysł, czy zły, to nie mnie to oceniać. Jest to pomysł taki artystyczny, tak jak w przypadku Grzegorza Brauna, czy Pietrzaka, bo to są artyści swojego rodzaju. Pomysł jest naprawdę dosyć ciekawy. Ja może bym tego nie zrobił, może nie zrobił. Ja przede wszystkim przyjmował tych nachodźców na dzień dobry, bo jakby ich przywieźli, to od razu bym... No nie wiem, to już jest kwestia z tego, że ja w ogóle nie widzę ludzi, żeby zmuszać ludzi do przyjazdu gdziekolwiek. Były czasy, gdzie zmuszali ludzi do przyjazdu, ale to dotyczyło, powiedzmy, Rzymian, których, tak powiem, cała Europa, Niemcy wyłapywali w Europie i przywozili do tych obozów. To było na siłę. Kwestia z tego, że to był ostatni raz, kiedy na siłę do obozów zostali przywożeni jacykolwiek ludzie. Niektórzy fakt, że jechali tutaj z nadzieją, że będą bezpieczni. To jest druga sprawa, no ale można powiedzieć, że tam ci, powiedzmy, Rzymianie przyjeżdżali na siłę. Kwestia z tego, teraz chcą być nachodźców. Ale sprawa zasadnicza, którym zechcę zakończyć to wideo, jest to, że takie telewizje jak Telewizja Republika, które już wcześniej widziałem, tak powiem, bo to jest towarzystwo takie śmieszne, bo albo się kręciło koło tego Johnny Daniels, nie wiem, czy oni z tego mieli jakieś korzyści finansowe, czy nie mieli, ale jeśli, powiedzmy, akcja Grzegorza Brauna przyniosła może w 80%, a nawet w 90%, jak się patrzy w internecie, pozytywne wnioski, a Telewizja Republika się od nich odcięła. Odcięła się od Pietrzaka, który też bardzo dobrze powiedział, bo jeżeli Rzymianie, jeżeli do takiego obozu by przyjechali, powiedzmy, Polacy by, załóżmy, wprowadzili tamtych nachodźców, to na drugi dzień Rzymianie by wstrzymali jakiekolwiek migrację do Polski tych nielegalnych emigrantów. Od razu by to się stało. Także tego. I tutaj, powiedzmy, sposób i odcinanie się i od Pietrzaka, i odcinanie się od Króla. Jeśli Telewizja Republika i ta tak zwana śmietanka redaktorska ma taką wizję i fonię, że dla nich są bliżsi, powiedzmy, Rzymianie niż Polacy, to niech zbiórkę tych pieniędzy niech ogłaszają wśród Rzymian. Niech pojadą do Rzymu i wśród Rzymian ich zbierają. Oni są jednak, jakby nie było, bardzo bogatym narodem. Niech oni wam dadzą. Bo teraz to dbają nam patrioci, którzy popierają Grzegorza Brauna, popierają, powiedzmy, ja go w tej akcji go popieram, w innych akcjach nie popieram jego, ale w tej akcji go popieram, nigdy się od niego nie oddzielę. Pietrzaka czy innych. Także uważam, że tutaj, jeżeli
tak towarzystwo, ci ludzie, ci Polacy patrioci wam się nie podobają, a wy się powołujecie na patriotyzm, to szukajcie swojego, tych patriotów, których wy uważacie za tych lepszych, mądrzejszych i wspanialszych, wśród Rzymian i idźcie do Rzymu tam szukać pieniędzy, a nie tutaj. Pozdrawiam serdecznie, hasta la vista.